Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, kochani. Dzisiaj chciałem się tutaj pokazać, że oczywiście jestem z Wami podczas tych nagrań. Nagrania te, które ostatnio tutaj wrzucam na kanał, one są z woli Bożej tutaj Wam przekazywane, aby Was przygotować na nadejście tej osoby, która pojawi się w Polsce, osoba znana właśnie w tych przekazach, o których już wspominałem wiele razy jako namaszczony z Polski, więc będzie to właśnie ta osoba, która pokieruje ludzi do nowej ery i będzie pełna Bożej miłości w przeciwieństwie do tego, czym będzie jakby, co będzie dawał ludziom antychryst, tak? Więc ta osoba, kochani, na przestrzeni wielu lat, setek lat, zresztą w bardzo dawnych pismach już było wspominane o tej osobie, a będzie to właśnie namaszczony z Polski, który wystąpi tutaj w naszym kraju i będzie jakby właśnie prowadził ludzi w miłości i też opiekował się nimi, ogólnie mówiąc. Ja, kochani, zanim tutaj Was zaproszę do wysłuchania tych kolejnych tutaj fragmentów orędzi, ponieważ te orędzia, dokładnie te, które ja teraz publikuję, to one pojawiły się, jest to jeden taki zbiór, on był akurat w języku hiszpańskim, i tak jak wspominałem, bardzo Was przepraszam za wszystkie błędy w tłumaczeniu, no ale tak no niestety jest. Ja to przetłumaczyłem automatycznie przez tłumacza Pons, więc nic na to nie poradzę, ale tekst myślę, że jest w miarę zrozumiały. Co ważne, bardzo proszę, byście wysłali miłość w świat, kochani. Bardzo dziękuję za te wszystkie komentarze pod ostatnimi nagraniami i bardzo proszę, żebyście teraz też wpisali i za każdym razem wpisywali słowo miłość, tak? Żebyśmy wysłali tą miłość w świat do ludzi potrzebujących, którym jest potrzebna ta miłość, jak również dla osób, które odeszły od Boga i które dzięki tej miłości, którą wyślemy, być może otrzymają jakieś intuicje, jakiś głos w sercu, aby po prostu bardziej posłuchali serca niż tego, co mówi im to po prostu zwykłe takie ego ludzkie, tak? Więc bardzo proszę, żeby każdy z Was wpisał teraz słowo miłość w komentarzu. A teraz zapraszam Was do wysłuchania tych przekazów. Siostra Mariana Francisca de Jesus Torres, Ekwador, 1594 do 1634 rok. Służebnica Boża, hiszpańska koncepcjonalistka, przełożona klasztoru. Usunęłem. Otrzymał niezliczone wizje i objawienia od naszego Pana i Matki Bożej pod wezwaniem szczęśliwego sukcesu. Och, jak mi przykro, że oznajmiam Ci, iż będą liczne i wielkie świętokradztwa publiczne, a także ukryte, profanując Najświętszą Eucharystię. Mój Syn Najświętszy zostanie przewrócony po ziemi i zdeptany przez brudne stopy. Módlcie się usilnie, prosząc Ojca Niebieskiego, aby zaprzestał tak złe czasy przez miłość serca eucharystycznego mojego Najświętszego Syna i aby posłać do tego kościoła prałata mojego szczerze umiłowanego Syna, którego mój Najświętszy Syn i ja kochamy z miłością upodobania tego, który istnieje dla ożywienia ducha kapłanów, więc wyposażymy go w umiejętności, pokorę serca, uległość wobec inspiracji boskiej,
siłę w obronie praw Kościoła i czuły i miłosierne serce, aby jako inny Chrystus mógł uczestniczyć w wielkim i małego bez pogardy dla najbardziej nieszczęśliwych, którzy przychodzą z wątpliwościami i goryczą szukać światła swojej rady. W Twoje ręce zostanie oddana hierarchia sanktuarium, aby wszystko mogło być uczynione ciężarem i miarą, a Bóg będzie uwielbiony. 2 lutego 1610 roku. W ciemną noc kościoła wielu straci ducha z powodu braku prałata i ojciec, który czuwa z miłością i łagodnością, siłą, czułością i roztropnością. Potrzeba wielu modlitw, aby Bóg położył kres temu niefortunne czasy wysłania do przywrócenia kościoła i ducha jego kapłanów. W nawiasie posłaniec będzie obdarzony rzadką zdolnością, wielką pokorą, siłą, aby bronić praw Kościoła i będzie mieć czułe i współczujące serce. Na przyjście tego restauratora zrównoważy ciepło dusze poświęcone Bogu. Krótka liczba dusz, w których będzie zachowywał kult wiary i dobrych obyczajów, będzie cierpiał okrutne, długotrwałe i niewypowiedziane męczeństwo. Wiele z nich stąpi do grobu z powodu przemocy, cierpienia i zostaną policzone jako męczennicy, którzy poświęcili się dla Kościoła, aby ją uwolnić z niewoli tych herezji. Będą potrzebowali wielkiej siły woli, wytrwałości, odwagi i wielkiej ufności w Bogu, tych, których przeznaczy dla tej renowacji. Miłosierna miłość mojego Najświętszego Syna, aby wystawić na próbę sprawiedliwi, ta wiara i ufność przyjdą w chwilach, kiedy wszystko wydaje się być zagubione i sparaliżowane, a wtedy będzie to szczęśliwy początek, pełne przywrócenie i Kościół, który czuły Nina, powstanie radosny i zwycięża, a cichutko zasypia w rękach mądrego serca, matką wybrańca mojego umiłowanego Syna w tamtych czasach. Będziemy robić wielkie na ziemi i wiele więcej w niebie, gdzie będziemy mieć zarezerwowane bardzo piękne miejsce, ponieważ bez obawy ludzie walczyli o prawdę i niezłomnie bronili praw jego Kościoła, za które można nazwać go męczennikiem. Tu nawiasie życie godne podziwu z RVDA. Matka Maria de Jesus Torres, tom 2, kap X, strona 124 do 125. Kochani, to tyle tutaj w tych przekazach. Bardzo Wam oczywiście tutaj dziękuję za wysłuchanie. Bardzo proszę, byście zostawili to słowo miłość w komentarzu, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. My usłyszymy się już niebawem, więc kochani, do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam Was serdecznie.